Gdy chcesz powiedzieć, że robisz coś od jakiegoś momentu w przeszłości aż do teraz, potrzebujesz słowa od. I w języku angielskim, w czasie present perfect, masz dwa słowa, które mogą Ci się do tego przydać. To jest for oraz since. No i skoro jedno znaczy od i drugie znaczy od, to jak je rozróżnić? W bardzo prosty sposób. Zobacz. W since masz kropkę nad i. Niech to będzie jakiś punkt w przeszłości, od którego zacząłeś coś robić. Na przykład, she's been my friend since we met. Ona jest moim przyjacielem od momentu, kiedy się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się, ten moment to jest jakiś punkt w przeszłości. She's been my friend since 2020. Ona jest moim przyjacielem od roku 2020. Rok 2020 w skali wszystkich lat to jest tylko punkt w przeszłości. Tak jak punkt, jak kropka nad i, prawda? She's been my friend since the 2nd of May. Od 2 maja. To też jest jakiś punkt w przeszłości. She's been my friend since my birthday. Birthday, czyli urodziny. Od moich urodzin ona jest moją przyjaciółką. Urodziny to punkt w przeszłości. She's been my friend since my wedding. Od mojego wesela, od mojego ślubu. My wedding. To też jest jakiś punkt w przeszłości. A for, podkreśliłam taką dłuższą linię, zobacz, to jest jakiś odcinek, to jest jakiś dłuższy czas. She's been my friend for 5 months, od 5 miesięcy. For ages, w następnym zdaniu masz, for ages, czyli od wieków, od całe wieki, od długiego czasu. For many years, od wielu lat. Czyli jak widzisz, sprawa jest prosta. Since to znaczy od jakiegoś punktu, tak jak kropka nad i. Since ma kropkę nad i. A for to jest dłuższy odcinek. Od 5 lat, od 10 dni, czy od 30 sekund. Jeśli podobają Ci się moje lekcje, zapraszam Cię do mojego kursu Masterclass Pozytywna Akademia Językowa. Mówiłam tam o for, since, o setkach innych, jak mniej więcej, rzeczy. Zapraszam Cię serdecznie. Popracujmy razem nad Twoim angielskim. Thank you very much and see you. Bye bye.